Przystępujemy do powołania rządu. Przypominam, że zgodnie z artykułem 31 i 79 ustęp 1 regulaminu Sejm powołuje rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów, przy czym głosowanie odbywa się łącznie. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana regulaminem liczba posłów. Zarządzam również obliczanie głosów. Głosujemy przez podniesienie ręki bez użycia urządzenia do obliczania głosów. Proszę zatem obywateli posłów sekretarzy Barbarę Blidę, Radosława Gawlika, Ziemowita Gawskiego, Annę Dynowską, Krzysztofa Grzebyka, Adama Grabowieckiego, Stefana Mleczkę, Edwarda Müllera, Waldemara Pawlaka, Jacka Piechotę, Macieja Półtoraka, Marka Rutkowskiego, aby po zarządzeniu przeze mnie głosowania dokonali obliczenia głosów. Proszę obywateli posłów sekretarzy o zajęcie ustalonych miejsc na sali w celu obliczenia głosów w poszczególnych sektorach. Proszę również obywateli posłów o trzymanie podniesionych rąk przy głosowaniu przez czas umożliwiający posłom sekretarzom obliczenie głosów. Czy wszyscy posłowie są już sekretarze na miejscu? Przystępujemy do głosowania. Kto z obywateli posłów jest za przedstawionym wnioskiem obywatela prezesa Rady Ministrów co do składu rządu, zechce podnieść rękę. Już nas policzyli. Kontynuujemy głosowanie. Kto jest przeciw temu wnioskowi? Proszę podnieść rękę. I wreszcie, kto się wstrzymał od głosowania? Proszę podnieść rękę. Proszę posłów sekretarzy Romualdę Matusiak i Marka Rusakiewicza o obliczenie wyników głosowania.
Ogłaszam wynik głosowania. W głosowaniu wzięło udział 415 posłów. Większość bezwzględna wynosi 208 posłów. Za wyborem głosowało 402 posłów. Przeciw wyborowi żaden. Wstrzymało się od głosowania 13 posłów. Stwierdzam, że tym samym Sejm podjął następującą uchwałę. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie artykułu 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje na wniosek Prezesa Rady Ministrów przedstawiony po porozumieniu z Prezydentem następujących członków Rady Ministrów. Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Finansów Leszek Balcerowicz. Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Czesław Janicki. Wiceprezes Rady Ministrów i Minister, Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Jan Janowski. Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wewnętrznych Czesław Kiszczak. Minister, szef Urzędu Rady Ministrów Jacek Ambroziak. Minister, członek Rady Ministrów Artur Balasz. Minister Sprawiedliwości Aleksander Będkowski. Minister Kultury i Sztuki Izabela Cywińska. Minister, członek Rady Ministrów Aleksander Hall. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Bronisław Kamiński. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Andrzej Kosiniak-Kamysz. Minister, członek Rady Ministrów Marek Kucharski. Minister Pracy i Polityki Socjalnej Jacek Kuroń. Minister Rynku Wewnętrznego Aleksander Mackiewicz. Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Osiatyński. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Aleksander Paszyński. Minister Edukacji Narodowej Henryk Samsonowicz. Minister Obrony Narodowej Florian Siwicki. Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Minister Przemysłu Tadeusz Syryjczyk. Minister Współpracy Gospodarczej za granicą Marcin Święcicki. Minister, członek Rady Ministrów Witold Trzeciakowski.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności Franciszek Adam Wielądek. Obywatele, posłowie. Tak brzmiała formuła urzędowa powołania nowego rządu. Niech mi wolno w imieniu nas wszystkich wyrazić nadzieję, że panu premierowi uda się zrealizować wielki program uzdrowienia Polski bez uszczerbku dla własnego zdrowia. Pragnę zapewnić go również, iż postaramy się wszyscy o to, aby Sejm ułatwiał, a nie utrudniał jemu i rządowi przez niego kierowanemu wykonanie tego olbrzymiego zadania, jakie wziął na swoje barki. Niech mi wolno będzie złożyć serdeczne gratulacje i wyrazić najlepsze życzenia powodzenia w podjętej historycznej misji. Wysoka Izbo, przystępujemy do drugiego punktu porządku dziennego. Wniosek prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej o odwołanie Zdzisława Pakuły ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz wniosek o powołanie na to stanowisko Władysława Baki. Informuję Wysoką Izbę, że do Sejmu wpłynęło następujące pismo prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Obywatel Mikołaj Kozakiewicz, marszałek Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na podstawie artykułu 32f ust. 1 punkt 7 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przedstawiam Sejmowi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wniosek o odwołanie obywatela Zdzisława Pakuły ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie przedstawiam Sejmowi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wniosek o powołanie na to stanowisko obywatela profesora Władysława Baki, doświadczonego ekonomisty, działacza państwowego i gospodarczego, jednego z czołowych inicjatorów reform gospodarczych, aktywnego uczestnika obrad Okrągłego Stołu. Podpisany Wojciech Jaruzelski. Czy w powyższej sprawie ktoś z obywateli posłów pragnie zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. W pierwszej kolejności przystępujemy do głosowania nad wnioskiem w sprawie odwołania Zdzisława Pakuły ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zarządzam jak poprzednio obliczanie głosów. Jak poprzednio głosujemy przez podniesienie ręki, nie używając urządzenia do obliczania głosów. Proszę więc ponownie obywateli posłów sekretarzy Barbarę Bridę, Radosława Gawlika, Ziemowita Gawskiego, Annę Dynowską, Adama Grabowieckiego, Krzysztofa Grzybyka, Stefana Mleczkę, Edwarda Müllera, Waldemara Pawlaka, Jacka Piechotę, Macieja Półtoraka, Marka Rutkowskiego, aby po zarządzeniu głosowania dokonali obliczenia głosu. Proszę o zajęcie stanowisk bojowych. Proponuję podjęcie przez Sejm następującej uchwały. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na podstawie artykułu 49 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim na wniosek prezydenta przedstawiony w myśl artykułu 32f ust. 1 punkt 7 Konstytucji odwołuje obywatela Zdzisława Pakułę ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kto z obywateli posłów jest za przyjęciem powyższej uchwały, zechce podnieść rękę.
Proszę trzymać uniesioną rękę aż do zakończenia obliczania. Stawiam kolejne pytanie. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. I kolejne pytanie. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Jak poprzednio, proszę posłów sekretarzy Romualdę Matusiak i Marka Rusakiewicza o obliczenie wyników głosowania. Dziękuję bardzo. Ogłaszam wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 421 posłów. Większość bezwzględną stanowiło 211 posłów. Za głosowało 379 posłów, przeciw 10, wstrzymało się od głosowania 32 posłów. Stwierdzam, że Sejm odwołał obywatela Zdzisława Pakułę ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przystępujemy kolejno do rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego. Informuję, że właściwa komisja sejmowa pozytywnie zaopiniowała powyższą kandydaturę na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przystępujemy do głosowania w ten sam sposób jak poprzednio i proszę jak poprzednio posłów sekretarzy o zajęcie stanowiska. Proponuję podjęcie przez Sejm następującej uchwały. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie artykułu 49 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim
Na wniosek prezydenta przedstawiony w myśl artykułu 32f ustęp 1 punkt 7 Konstytucji powołuje obywatela Władysława Bakę na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kto z obywateli posłów jest za przyjęciem powyższej uchwały, zechce podnieść rękę. Stawiam kolejne pytanie. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. I trzecie pytanie. Kto się wstrzymał? Proszę posłów sekretarzy Romualdę Matusiak i Marka Rusakiewicza o obliczenie wyników głosowania. Ogłaszam
wynik głosowania. W głosowaniu wzięło udział 417 posłów. Większość bezwzględna wynosi 209 posłów. Za wyborem głosowało 290 posłów. Przeciw wyborowi 44 posłów. Wstrzymało się od głosowania 83 posłów. Stwierdzam, że Sejm powołał obywatela Władysława Baka na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obywatele posłowie, porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany. Informacja o treści złożonych interpelacji oraz o treści nadesłanych odpowiedzi na interpelacje zawarta jest w doręczonym obywatelom posłom druku sejmowym nr 24. Poproszę obywatela Marka Rusakiewicza o odczytanie komunikatu. W dnu dzisiejszym, 12 września 1989 roku, odbędą się posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów w godzinę po zakończeniu obrad w Sejmu w sali nr 118 imieniem Konstytucji 3 maja. Komisji Zdrowia bezpośrednio po zakończeniu obrad Sejmu w sali nr 217. Komisji Polityki Społecznej w godzinę po zakończeniu obrad Sejmu w sali nr 217. Komisji Spraw Zagranicznych o godzinie 17 w sali nr 197. Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej w godzinę po zakończeniu obrad Sejmu w sali nr 106. Członkowie Komisji Edukacji i Nauki z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego proszeni są o przybycie do sali 222 niezwłocznie po posiedzeniu Sejmu. Posłowie OKP, członkowie Komisji Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa proszeni są o zebranie zaraz po posiedzeniu Sejmu w sali 197. Po zakończeniu obrad Sejmu odbędzie się spotkanie sekcji rolnej OKP w sali kolumnowej. Wyjazd posłów na spotkanie w Centralnym Związku Spółdzielni Samopomoc Chłopska nastąpi sprzed budynku Sejmu o godzinie 15.30. Bezpośrednio po obradach Sejmu w sali kolumnowej odbędzie się posiedzenie Prezydium Klubu Poselskiego PZPR w szerokim składzie z udziałem zespołu posłów pod kierownictwem Józefa Oleksego. I jeszcze ostatni komunikat. W dniu jutrzejszym, 13 września o godzinie 9 rano odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do zbadania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sali nr 101 imieniem Ignacego Daszyńskiego. To wszystkie komunikaty. Dziękuję. Dziękuję posłowi sekretarzowi. Chwileczkę. Na tym zostaje zakończone. To jeszcze muszę stuknąć laską trzy razy, aby się spodrywać. Na tym zostaje zakończone 7. posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Biurze Prac Sejmowych. O terminie następnego posiedzenia zostaną obywatele posłowie powiadomieni. Zamykam posiedzenie.